Tam, tam, taram, tam, tam, taram. Jakie wygodne siedzisko mam. O! Cześć! Witam wszystkich na kolejnych lisich bajeczkach! Mam nadzieję, że siedzicie już bardzo wygodnie, tak samo jak ja, i czekacie na kolejną niesamowitą historię. A dzisiaj mam dla was kolejną bajkę wyszperaną specjalnie na zamówienie jednej mojej kochanej fanki, która chciała poznać historię o królewnie... A właściwie to zaraz się dowiecie. Będę od razu czytać, co ja tak będę gadał bez sensu. Poproszę książeczkę. Dawno nie było asystentki, nie? Dziękuję! I na stronę 586. Tak, jeszcze dwie. O, pięknie! Dziękuję ci bardzo. Przesunęło. No. Dziękuję. No. A więc mam nadzieję, że jesteście już gotowi na bajkę o królewnie, która miała wszystko ze śniegu i gwiazdek. Dawno, dawno temu, kiedy zima była śnieżna, dokładnie tak jak ta teraz za oknem, jechał sobie pewien książę przez śnieżne pustkowie, a wracał do domu z sąsiedniego królestwa, gdzie poszukiwał żony. No bo przecież wszyscy wiedzą, że książęta to nie mają za dużo do roboty, tylko siedzieć, wzdychać i czasami szukać żony. No, jeszcze od czasu do czasu jakiegoś smoka ubić albo jeszcze inną poczwarę. Takie nudne życie trochę. No, ale wracał sobie ów książę do domu, kiedy nagle dojechał na skraj lasu i jego koń się zatrzymał. Spojrzał książę w kierunku, w którym jego wierny rumak spoglądał, a tam, zza drzew, wyłoniło się zjawisko! Zjawisko to było zupełnie białe, jakby suknia jego zrobiona była z płatków śniegu. Włosy skrzyły się do samej ziemi, niby kropelki lodu zastygłe na zimnym powietrzu, a oczy błyszczały niczym gwiazdeczki. Zjawisko to, które mogło być tylko i wyłącznie śniegową królewną, o której opowiadały legendy krążące po królestwie tego księcia, wyciągnęło do naszego księcia rączki i krzyknęło: pomocy! Ten okrzyk nieszczęsny tak bardzo przeraził księcia, znaczy jego rumaka, że ten wydarł przed siebie z galopa, galopem i pozostawił po sobie tylko tuman śnieżny oraz krzyk księcia. A śnieżne zjawisko popatrzyło tylko smutnie za odjeżdżającym. Obtrzepało się bezcelowo z tego śniegu, który ją pokrywał, i mruknęło do siebie: psia kość, kolejny książę, co to tylko się gapi, a z zaspy wyjść nie pomoże. Koniec! Co? A, pewnie się zastanawiacie, gdzie morał i gdzie lisek, nie? No więc jest jeszcze taki mały epilog, czyli coś, co się dopowiada po zakończeniu historii. A więc epilog brzmi tak. Ale kiedy po księciu przebrzmiał już nawet jego okrzyk, z zarośli wyszedł mały lisek, popatrzał sobie na śnieżne zjawisko, po czym zabrał się do kopania i wkrótce biedna królewna, która wpadła w zaspę, była już wolna i mogła wrócić do domu. A morał z tej historii jest taki, że jak trzeba, to pomóżcie, a nie gapcie się, chłopaki. No i teraz to już naprawdę koniec. Asystenturko,
można już zabrać książeczkę. Dziękuję! A pójdziemy teraz na podwórko, póki jest jeszcze jasno i można się w śniegu pobawić. Tak? Dobrze, tylko się ciepło ubierz. No to super! No, więc ja się już szykuję na bitwy śnieżne, a wy też, mam nadzieję, pójdziecie pobawić się trochę w śniegu i pamiętajcie, żeby uważać na zaspy. I jak coś, jakby się wam zaczął jakiś bałwanek ruszać albo śnieżna królewna objawiła, to pomóżcie, nie uciekajcie, bo to prawdopodobnie któryś z waszych kolegów i koleżanek. No, to zobaczenia następnym razem, a jak macie jakieś bajki, których lisie wersje chcielibyście poznać, to koniecznie mi o tym napiszcie, a ja zrobię wszystko, żeby taką bajkę dla was znaleźć. No, to miłej zabawy na śniegu i do zobaczenia! Pa! I wilk uciekł, gdzie pieprz rośnie. A mały lisek i kaczuszka żyli długo i szczęśliwie, a jeśli nie pomarli, to nadal żyją. Świetna bajka. Od razu mi cieplej, jak mi czytasz. Oj, kudelaczko. A mówiłam, uważaj, patrz, gdzie biegniesz. Dziękuję, że wyciągnęłaś mnie z zaspy. Poczytaj jeszcze. No dobra. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami,